W tym filmie poćwiczymy sobie rozwiązywanie równań wykładniczych, czyli na przykład takich, jak tutaj mam napisane. Mam takie równanie: 26 do potęgi 9x plus 5 równa się 1. No jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to zadanie rozwiązać i odpowiedzieć mi na pytanie, ile musi być równy x, żeby to równanie było spełnione. No a kluczową obserwacją tutaj, prowadzącą do rozwiązania jest zauważenie, że. Do jakiego wykładnika trzeba podnieść 26, żeby dostać 1? Do jakiej potęgi muszę podnieść 26, żeby dostać 1? No, nie ma innej możliwości. To musi być 0. Bo tylko do zerowej potęgi podniesione 26 da 1. Zresztą każda liczba podniesiona do potęgi zerowej daje 1. W tym również 26. Ale to jest jedyna taka potęga, że jak podniosę 26 do tej potęgi, to dostanę 1. Czyli wynika z tego, że ten wykładnik tutaj musi być równy 0, czyli 9x plus 5 musi być równe 0, żeby to równanie było spełnione. No i w ten sposób dostajemy bardzo proste równanie liniowe, które łatwo rozwiązać. Odejmuję 5 od obu stron, teraz dzielę przez 9 i mam, że x równa się minus 5 9. Takie proste rozwiązanie. No dobra, zróbmy sobie następne zadanie. Może. Nie aż tak trywialne jak to. Powiedzmy, że mamy takie równanie. 2 do potęgi 3x dodać 5 ma być równe 64 do potęgi x minus 7. No i znowu zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie i znaleźć x, który je spełnia. Ktoś tutaj mógłby chcieć od razu na przykład powiedzieć: No, w takim razie te wykładniki muszą być sobie równe. Ale tak nie jest, dlatego że tutaj mamy różne podstawy. Tutaj podstawą jest 2, a tutaj jest podstawą 64. Żeby móc porównać wykładniki, to musimy mieć te same podstawy. Więc trzeba tutaj to troszkę przekształcić, ale szczęśliwie dla nas tak się składa, że 64 jest potęgą dwójki. Skąd ja to wiem? No łatwo to jest uzasadnić, no bo 64 no to wiemy, że to jest z tabliczki mnożenia, to jest 8 razy 8. A 8 to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do trzeciej. Czyli to jest 2 do trzeciej razy 2 do trzeciej. No jak mnożą takie wyrażenia, no to wykładniki się dodają, czyli to jest 2 do potęgi szóstej. Jak nie wierzysz, to możesz sprawdzić, że jak 2 pomnożę 6 razy przez siebie, 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2, razy 2 to dostanę 64. Ja to wolę tak właśnie myśleć, że to jest 2 do trzeciej razy 2 do trzeciej, 8 razy 8, czyli 64. Czyli zamiast tych 64... Ja mogę tutaj napisać, że to jest 2 do potęgi 6. No reszta jest bez zmian, czyli po lewej stronie mam 2 do potęgi 3x dodać 5, a tutaj 2 do 6 jeszcze do potęgi x odjąć 7. No i teraz skorzystamy z jeszcze jednej własności potęgowania. No bo tutaj mam 2 do jakiejś potęgi i jeszcze do jakiejś potęgi. Więc wiem, że jak mam A np. do potęgi B, a potem jeszcze do potęgi C. To to jest to samo, co a podniesione do potęgi b razy c, czyli te wykładniki mogę pomnożyć, w tym wypadku mogę pomnożyć 6 przez x minus 7, czyli będę miał takie równanie. 2 do potęgi 3x dodać 5 równa się 2 do potęgi, no i teraz mnożę 6 razy x to będzie 6x, 6 razy minus 7 to będzie minus 42. No i teraz Mam tę samą podstawę tutaj. 2 do jakiejś potęgi musi być równe 2 do jakiejś potęgi. Ponieważ taka funkcja wykładnicza jest różnowartościowa, to to jest możliwe tylko wtedy, kiedy te potęgi, kiedy te wykładniki są sobie równe. Czyli ten wykładnik musi być równy temu wykładnikowi. Czyli będę miał takie równanie, że to jest 3x plus 5. Równa się 6x odjąć 42, no bo tylko wtedy, kiedy te wykładniki są sobie równe, to to równanie może być spełnione. No, a tutaj dostaję po prostu zwykłe równanie liniowe, które łatwo jest rozwiązać, więc teraz tak. Odejmę 3x od obu stron, czyli będę miał 5 równa się 3x odjąć 42, i teraz jeszcze dodam 42 do obu stron, czyli będę miał po lewej stronie 47, a po prawej 3x. Więc teraz wystarczy, że podzielę przez 3 i dostanę, że x równa się 47 trzecich. No i to jest ostateczne rozwiązanie tego równania. Dla x równego 47 trzecich to równanie będzie spełnione.